Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na czytaniu tygodniowym od 24 do 30 kwietnia bieżącego 2023 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę. No i zobaczymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek. Cesarz. Wtorek. Paźbuła. Środa. Królowa buła. Czwartek. Osiem mieczy. Piątek. Dwa miecze. Sobota. 10 kielichów. I niedziela. Król kielichów. Dla czytania mamy króla buław. Bardzo dużo osób, kochane. Bardzo dużo osób. No, ten tydzień będzie bardzo aktywny, bardzo taki napięty, jeżeli chodzi o różne sprawy, ale myślę, że sobie wszystko sprawnie pozałatwiacie. Dużo dynamiki, dużo rozwoju, dużo kreatywnych pomysłów, zaangażowania, ale też ogromny urok i wdzięk osobisty. Lew będzie błyszczał, lew będzie pokazywał tą swoją piękną grzywę i z odwagą ruszał z różnymi inwestycjami. Zobaczmy tylko ósemkę mieczy i dwójkę mieczy. Tak jakbyś tutaj czekał lwie na jakąś informację, wiadomość, bądź jakiś, zastanawiał się nad jakimś tematem, bał się czegoś poruszyć. Czego to dotyczy? Pieniędzy. Tu mamy asa denarów i sąd ostateczny. Dobrze. Co mamy w tle? Król buław, mężczyzna po 45 roku życia, niezwykle przystojny, atrakcyjny, pewny siebie, wysportowany, zawsze elegancko ubrany. To może być właściciel jakiejś firmy, ktoś na kierowniczym jakimś stanowisku, bo ta osoba lubi zarządzać, ma wiedzę, ma umiejętności, ma fach w ręku. Ma ogromne doświadczenie, no jest osobą sprytną, zaradną, pracowitą i bardzo taką właśnie dynamiczną. To może symbolizować Waszego partnera bądź partnerkę, tak? No wiadomo, jak panowie mnie tutaj oglądają. Może tu chodzić o Waszego pracodawcę, może chodzić o osobę, z którą będziecie tutaj jakiś nowy projekt rozwijać, angażować się w coś, a może to być Wasza energia. Trener personalny, osoba, która być może gdzieś tam jest aktywna fizycznie i chce Was zachęcić do jakiegoś właśnie dbania o formę. Może tutaj chodzi o jakieś nowe pomysły na biznes, może chodzi o pasję, zaangażowanie w jakieś właśnie swoje hobby. Nie wiem tego, natomiast jest to osoba, która bardzo pewna siebie, no i osoba, która lubi dominować, lubi mieć wszystko podporządkowane, zdyscyplinowane. To jest taki mały cesarz dla mnie. Ten cesarz tutaj też się pojawia. Może to jest Wasza energia, że właśnie lew będzie taki zdyscyplinowany, punktualny, konkretny, pewny siebie w tym tygodniu i będzie po prostu pilnował swoich spraw i z powodzeniem je załatwiał. W poniedziałek mamy kartę cesarza. Dobry dzień na załatwianie wszelkich spraw poważnych, urzędowych. Może wizyta właśnie w jakimś urzędzie, może spotkanie z jakimś kontrahentem, z osobą, którą będziecie tutaj zawierać jakieś transakcje. Osoba poważna, osoba z autorytetem, osoba znana, więc tutaj warto mieć dobre relacje z tą osobą, natomiast jeżeli to jest Wasza energia, to będziecie mieć ogromną pewność siebie i dużo w tym dniu możecie. Znaczy, będziecie w jakiś sposób rozpoznawalni, darzeni właśnie szacunkiem, bardzo poważnie, więc tutaj wszelkie negocjacje, jakieś rozmowy
na pewno wasza taki dar przekonywania, właśnie ta osobowość, która będzie promieniała aż na wszystkich, z którymi będziecie tutaj jakieś sprawy załatwiać, no spowoduje, że z łatwością jakieś sprawy sobie pozałatwiacie. Dobrze. Cesarz to odpowiedzialność, więc tutaj na pewno, jeżeli zabierzecie się za jakieś sprawy, to ambitnie i do końca będziecie chcieli je załatwić. Spotkanie z jakimś mężczyzną, starszym, kilka lat od Was, zodiakalnym baranem, być może w interesach, być może pójdziecie sobie na kawę, może to jest pierwsza randka, jakieś spotkanie. Tatusiowie będą się w tym dniu wykazywać, więc tutaj opieka nad dziećmi, może macie syna, więc wspólny jakiś trening, zainteresowanie jakąś pasją, miło spędzony czas, ale też dawanie przykładu właśnie wzorca, jeżeli chodzi tutaj o dobre relacje. Co jeszcze? Uważajcie w związkach na to, żeby ktoś tutaj nie próbował Wami rozporządzać i troszeczkę wcisnąć Was pod pantofel. No, cesarz niestety ma takie aspiracje na takiego samca alfę, który lubi rządzić, który lubi pokazywać tą swoją właśnie siłę majestatu woli. Ma być tak, jak on chce, więc tutaj czasami lew będzie pokazywał pazurki, no i tutaj temu barankowi może na rogi się nasadzić, jak to się mówi. Dobrze, moi kochani, co jeszcze z tym cesarzem? No myślę, że chyba tyle. Tutaj kierujcie się asertywnością i stanowczością, więc tutaj róbcie swoje, pilnujcie swojego zdania. Jeżeli jakieś transakcje, to naprawdę na wysokim poziomie. Jeżeli szukacie pracy w poniedziałek, być może rozmowa w sprawie pracy. Ewentualnie no, ktoś Was tu doceni za Wasz dorobek życia, za wykształcenie, za funkcje, które do tej pory pełniliście. I tutaj interesuje Was jakieś wyższe stanowisko, jakaś poważna posada. Więc też pozwólcie tej osobie, która będzie Was zatrudniać, na rozpatrzenie Waszej oferty. Ogólnie dzień zaliczony do udanych, może do Was zadzwonić bądź odwiedzić Was ojciec, wuj, dziadek, jakiś starszy mężczyzna z rodziny. We wtorek mamy Pazia Buła, więc tutaj lew rusza z jakimś projektem. Być może praca z dziećmi, być może współpraca z zodiakalnym strzelcem, to jest młodsza osoba od Was. Jakieś zajęcia z dziećmi, zajęcia pozalekcyjne, ale na pewno jakieś drobne sprawy z powodzeniem sobie pozałatwiacie, ewentualnie otwartość na nowe spotkanie, nowe rozmowy, nowe negocjacje, początki jakichś planów, jakichś działań, które chcecie zrealizować. W środę mamy Królową Buła, więc tutaj spotkanie z kobietą spod znaku zodiakalnego barana, lwa bądź strzelca. Wszystko w Waszym żywiole. Nie wiem, może gdzieś razem wyjdziecie, może się spotkacie w interesach. Królowa Buław jest to sprytna, kreatywna kobieta, czasami zazdrosna i czasami mściwa, więc tutaj uważajcie, w zależności jakie relacje macie z tą osobą. Natomiast może być tak, że samotne lwy poznają kogoś i ktoś zrobi na nich piorunujące, ogromne wrażenie. Po prostu no, wpadniecie sobie w oko i też będzie jakaś taka siła, magnetyzm przyciągający Was ku sobie. Może jakaś pasja, może właśnie to samo takie nastawienie do życia, macie o czym rozmawiać, doskonale się rozumiecie i będziecie chcieli kontynuować tę relację. Natomiast w środę lew będzie pięknie wyglądał, nie wiem, może nowa fryzura, kolor włosów, może kupicie sobie jakieś ładne ciuszki, bądź gdzieś tam z szafy wygrzebiecie te, w których dawno nie chodziłyście, bo na przykład się nie mieściłyście, a teraz wzięłyście się za treningi, moje kochane lwy, no i można pokazać się w pięknych strojach, więc lew będzie stroszył piórka, pokazywał się i to też będzie taka przetargowa moneta do tego, żeby właśnie zaprezentować się, dobrze wypaść, na przykład na pierwszym dniu w pracy, bądź na jakiejś rozmowie, gdzie musicie no, załatwić jakąś sprawę i ten właśnie czar, pewność siebie i ten urok osobisty no, bardzo pozytywnie będzie wpływał na otoczenie, na Waszych rozmówców, osoby, z którymi będziecie współpracować, załatwiać jakieś sprawy.
No, królowa buław jest to spryciula, ona wie, jak dostosować się do danej sytuacji, żeby tutaj zrealizować swoje jakieś zadania, więc myślę, że sobie poradzicie. Oczywiście niektórzy być może w tym dniu skorzystają z usług kosmetyczki, fryzjera, ewentualnie siłownia, jakiś trening, masaż po pracy, żeby właśnie zadbać o swoje ciało i o swój fizyczny wizerunek. W czwartek mamy 8 mieczy i as denarów. Tutaj nadal nie wiecie, co w sprawie pracy, te lwy, które szukają pracy. No, kilka ofert się pojawiło, spotkaliście się na rozmowie w sprawie pracy, wysyłaliście CV, podania. No i tutaj nagle cisza. Odezwie się ktoś w piątek, więc będziecie się zastanawiać. Natomiast w czwartek tutaj na pewno nie podpisujemy żadnych umów, zwłaszcza kredytowych. Wstrzymajcie się. Ósemka mieczy jest to karta, która mówi, że nie do końca jesteście pewni tego, co robicie. Macie wątpliwości, nie wiecie, co powiedzieć. Mogą być też właśnie jakieś blokady wewnętrzne. Możecie nie orientować się w sytuacji, możecie się obawiać, że to się jakoś źle skończy. Więc tutaj na pewno związane z finansami sprawy odłóżcie na przyszły tydzień. Te lwy, które zastanawiają się, czy nie wyjechać gdzieś za miasto, być może gdzieś w góry, bądź no, gdzieś w ładne otoczenie, żeby sobie odpocząć na majówkę, no tutaj jeszcze się zastanawiacie. Na pewno w czwartek nie wysyłajcie żadnych zadatków, zaliczek, żadnych przedwstępnych właśnie kwot, które miałyby Wam coś zarezerwować, bo może być tak, że no tutaj jakoś dacie się na coś naciągnąć. Na pewno takich ofert jest właśnie przed długimi weekendami, przed wakacjami, że jest korzystna finansowa oferta, piękne zdjęcia wstawione, jedziemy na miejsce i w ogóle nie ma takiego adresu, bądź nigdy nie był taki budynek w tym miejscu, więc tutaj też wszystko weryfikujcie i sprawdzajcie. W pracy ciężko będzie Wam się dogadać, więc tutaj róbcie swoje. Natomiast może być też tak, że pewnych rzeczy nie widzicie, a pojawią się jakieś szanse. Szanse na przykład na kupienie czegoś okazyjnie, szanse na podjęcie jakiejś pracy. Może gdzieś tam krąży jeszcze jakieś ogłoszenie, a Wy no, już nie interesujecie się tym, bo być może wystarczająco tutaj jakieś oferty już przejrzeliście i zareagowaliście na nie, więc tutaj dalej, dopóki nie podpiszecie jakiejś umowy, konkretnie nie będziecie mieli przedstawionej jakiejś propozycji, to jednak no, interesujcie się, nie to, że się odcinacie, bądź lekceważycie sobie to troszeczkę, tak? Co w relacjach? No, w stałych relacjach widzę, że tutaj może dojść do jakiegoś nieporozumienia w czwartek na tle finansowym bądź spraw związanych z domem. Natomiast no, samotne lwy, które tutaj mają jakiś flirt, romans, zastanawiają się, czy to będzie na dłuższą metę i czy będzie z tego trwały i udany związek. Czy tej osobie tak bardzo zależy, jak i Wam. W piątek mamy dwa miecze i sąd ostateczny. Dwa miecze. Zastanawianie się nad przeszłością. Co tutaj zrobić, żeby odciąć się od jakichś problemów, zwłaszcza finansowych. No to tutaj czekacie na tą ofertę. Ktoś na pewno odpowie i myślę, że od poniedziałku kolejnego rozpoczniecie jakąś fajną współpracę. Co jeszcze? Znowuż macie tą taką blokadę, więc nie wiem, albo nie chcecie znać, albo widzieć jakichś spraw, które są niedokończone, a trzeba dokończyć. Tutaj też niektórzy rozważają być może kwestie poprzedniej relacji. Może być też tak, że flirtujecie, będąc w związku małżeńskim, bądź w stałym związku, w którym coś się wypaliło. Więc tutaj też niektóre lwy, zwłaszcza te, które się zaangażują, no będą w kropce, bo będą się zastanawiały, jak to rozwiązać. Natomiast piątek postawicie na wypoczynek, zadumę, rozmyślanie, raczej z nikim nie będziecie się chcieli kontaktować. Może odezwać się były partner bądź partnerka, ale wy nie będziecie odbierać telefonu bądź odpisywać na wiadomości. Sobota i niedziela bardzo udane i tutaj spędzicie w gronie najbliższych przyjaciół bądź rodziny. Jeżeli macie partnera stałego bądź partnerkę, z którym łączą Was dobre relacje,
nie ma żadnych tam trzecich jakichś historii, to naprawdę tutaj miło spędzicie ze sobą czas. Może Was ktoś odwiedzić, ewentualnie Wy odwiedzicie rodzinne strony, może być piękna pogoda, może jakiegoś grilla zrobicie, zaprosicie do siebie gości. Natomiast sobota, bardzo udany, ciepły, pogodny dzień. Niektóre lwy zabiorą dzieci, gdzieś sobie wyjadą. Jeżeli nie macie dzieci, to na pewno spędzicie ten dzień fantastycznie. Albo w domku, jakoś sobie umilając czas, albo po prostu w gronie najbliższych przyjaciół pobawić się, pośmiać, dobrze zjeść, dobrze wypić i miło spędzić ten czas. Niedziela, a król kielichów, spędzona z czułym, kochającym mężczyzną spod znaku raka, skorpiona bądź ryby, ale niekoniecznie. Dobre jakieś wiadomości, spokojna niedziela, romantyczne wyznania. Tutaj może lew uświadomi sobie, że to jest prawdziwa miłość, jeżeli tutaj kontynuujecie jakąś właśnie znajomość. Ta osoba jest bardzo odpowiedzialna, bardzo konkretna, bardzo jej na Was zależy, bardzo czuła, wylewna uczuciowo. Daje Wam poczucie szczęścia i bezpieczeństwa, więc myślę, że na pewno weekend lew spędzi bardzo, bardzo dobrze. Niektórzy z Was wyjadą sobie nad wodę i też ten czas w gronie najbliższych przyjaciół, znajomych w fajnym, radosnym klimacie. I tego Wam, kochani, życzę. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Jeżeli chodzi o zdrowie, na co macie zwrócić uwagę? Bóle głowy, migreny, ewentualnie właśnie na jakieś takie problemy i dolegliwości, jeżeli chodzi o trawienie. Tutaj dolny układ pokarmowy się kłania, więc po prostu na część układu pokarmowego, tak? Więc uważajcie, żeby gdzieś tam nie zjeść czegoś nieświeżego bądź przypalonego, jeżeli grilla odpalacie już majówkę, żeby po prostu później nie mieć jakichś boleści, bo możecie się źle czuć. No i tutaj bóle głowy, tak? Bezsenność, migreny. Zadbajcie o to. Może po prostu trzeba się wyspać i nie siedzieć po nocach gdzieś tam, nie pisać SMS-ów, tylko dać organizmowi wypocząć. I tego Wam, kochani, życzę. Wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.